O dwóch takich, co po sezonie opuszczą swoje kluby, czyli o Hansi Flicku i José Mourinho. To jest kanał Z Pierwszej Piłki, gorąco zapraszam. Hans-Dieter Flick. Patrzę sobie na bilans, który osiągnął z Bayernem Monachium. I uwaga, 67 zwycięstw, 7 remisów, 7 porażek, czyli w sumie poprowadził Bayern w 81 meczach. Bilans bramkowy 244 strzelone, 85 straconych. I uwaga teraz, jeśli chodzi o osiągnięcia już klubowe. Mistrz Niemiec, zdobywca Ligi Mistrzów, Puchar Niemiec, Super Puchar Europy, Super Puchar Niemiec, klubowe mistrzostwa świata. Średnio zdobywał 2,57 punktu na mecz. Średnio, uwaga, strzelał z Bayern, znaczy w sposób niebezpośredni, jego drużyna strzelała nieco ponad 3 bramki na mecz. Ja sobie prześledziłem od czasu wielkiego Bayernu Juppa Heynckesa z 2013 roku. Bayern obejmowali tacy trenerzy jak Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Willy Saniola, ale był tylko 9 dni, więc to był trener tymczasowy. Później Jupp Heynckes znowu, później Niko Kovac i teraz mamy Hansiego Dietera Flicka. Czy ktoś z tych wielkich trenerów nawiązał do tych niesamowitych osiągnięć, gdzie też Bayern zdobywał wszystkie trofea w 2013 roku, czyli Bayernie Juppa Heynckesa? Nie, zrobił to dopiero Flick. Teraz oczywiście trzeba sobie powiedzieć tak. Po mediach wczoraj krążyła informacja, że to być może jest też spowodowane jego odejście tym, że dostał propozycję z reprezentacji Niemiec, aby ją objąć po Joachimie Löwie, który tą reprezentację odda po wielu latach po Euro 2021. Ale sam Flick to trochę dementuje, z tym, że umówmy się, że jest to pewna lekka taka gra z federacją. Dlaczego? Dlatego, że federacja nie wyselekcjonowała jeszcze kandydata, być może jest w trakcie selekcji, ale na pewno nie wybrała kandydata, który by miał zastąpić Lewa. Co za tym idzie, czy Hansi Flick robi to też grając trochę z federacją, wysuwając jakby swoją kandydaturę? Myślę, że jest to możliwe. I teraz, czy jemu się należy dziwić? Moim zdaniem też nie, dlatego że jeżeli przyjmiemy, że naprawdę do kadry, szczególnie takiej kadry jak Niemcy, gdzie mają wielkich trenerów, Kloppa, Tuchela, Nagelsmana, Flicka i wielu, wielu, wielu innych, ja tylko te największe nazwiska teraz przytaczam, to naprawdę jest z kim konkurować. Oczywiście nie każdy trener będzie chciał być selekcjonerem, ale ewidentnie Flick ma tą chrapkę. To znaczy on coś takiego powiedział, przeczytałem chyba na sport.pl, powiedział coś takiego, że no trudno byłoby, nie mam żadnej oferty, ale trudno byłoby zamykać oczy na tak prominentną, intratną pozycję jak selekcjoner reprezentacji Niemiec, więc on o tym myśli. I teraz biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, trenerzy mogą dostawać raz w ciągu swojego życia taką propozycję. Ani nie jest to chyba w dobrym tonie, żeby na taką propozycję odpowiadać przecząco, czyli ją po prostu odrzucać, ani chyba wielu trenerów bałoby się, że to się już nigdy nie powtórzy, nawet jeżeli będą wątpliwości, czy to jest ten odpowiedni moment. Na to wszystko się oczywiście nakłada konflikt z Hasanem Salihamidziciem. Dziwna to jest kwestia, o której się trąbi od wielu miesięcy. Dyrektor sportowy jakoby osadzony przez byłego prezesa Bayernu Uli Hoenesa w strukturach Bayernu po to, żeby chyba też trochę kontrolować, co robi Flick i co się w tym Bayernie dzieje. Sam Salihamidzic chyba intelektem nie grzeszy. Chyba to jest taki typowy taki typowy wysłannik i koń trojański, który taką rolę w tym klubie pełni. Są już znane anegdotki między, jeśli chodzi o wymianę i jak ten konflikt się zaostrzał, wymianę zdań między jednym i drugim panem, jak to przeczytałem kiedyś, że po jednym z meczów Hansi Flick już bardzo zdenerwowany ciągłymi jakimiś utyskiwaniami na forum na pewne wybory, które podejmował, w końcu powiedział stul pysk do Salihamidzicia. To dużo mówi, jaka tam była napięta atmosfera. Więc w skrócie, kończąc już ten wątek Hasana Salihamidzicia, ale przede wszystkim Hansiego Flicka,
To jest nie tyle zaskakująca informacja, co naprawdę smutna dla wszystkich kibiców Bayernu, ale oczywiście dla Flicka powodzenia. Ciekawą też rzeczą byłoby trochę przedyskutować, co po Hansi Flicku. Mówi się o Julianie Nagelsmannie z RB Lipsk. Ciekawa to postać. Mam pewne obawy, czy jego sposób bycia, czy jego sposób zarządzania składem, czy zarządzania w ogóle drużyną, czy on się w Bayernie Monachium do końca sprawdzi, ale fakt jest taki, że to jest chyba człowiek, który po Flicku miałby największe szanse. O tym Nagelsmannie się mówi dużo, na pewno włodarze Bayernu Nagelsmana bardzo szanują, na pewno Nagelsmann udowodnił w RB Lipsk, że potrafi to robić, umie to robić i jest trenerem jakimś, więc to też chyba ma z perspektywy Monachium znaczenie, ale uwaga, Nagelsmann ma kontrakt, który trwa. Nagelsmann musiałby przez Bayern być wykupiony niczym zawodnik z innego klubu piłkarskiego, więc na stole trzeba byłoby położyć prawdopodobnie miliony euro. Czy do tego dojdzie? No ciekawa sytuacja, przyglądamy się jej oczywiście bacznie. I teraz druga postać, José Mourinho. Ja specjalnie chcę poświęcić mu mniej czasu, specjalnie jest odsunięty w drugą część materiału, bo przepraszam, ale na tyle na razie zasługuje José Mourinho. To jest człowiek, który ma nieprawdopodobnie wybujałe ego, który jest arogantem, który co i róż wywołuje jakieś, no chyba już mini skandale, bo tak niespecjalnie chyba świat piłki się już Mourinho przejmuje. I teraz, gdy sobie prześledziłem, a specjalnie przygotowując się też do tego krótkiego wejścia, obejrzałem sobie 2-3 ostatnie mecze Tottenhamu w Premier League, to ja sobie tak myślę, że teraz w tej drużynie Tottenhamu absolutnie nic się tam nie zgadza. To znaczy, jak sobie zerknąłem na... Przede wszystkim oglądałem tak, mecz z Newcastle. Newcastle, które gdzieś tam walczy o to, żeby się utrzymać w Premier League, więc jakby aspiracje tego zespołu są trochę inne, aczkolwiek trzeba też powiedzieć, że Newcastle wczoraj wygrał 3-2 z West Hamem United, więc nie jest to przypadkowy okres też dla tej drużyny, po prostu dosyć skutecznie chyba będą jednak walczyć o utrzymanie w Premier League. Ale tak sobie też zerknąłem na mecz z Evertonem. Z Evertonem, z którym znowu padł remis 2-2. I tak sobie patrzyłem, czy patrzę na tych piłkarzy Tottenhamu, na reakcję José z ławki i tak sobie myślę, że tam się chyba nikomu już tego układu nie chce utrzymywać. Ani piłkarze nie mają zamiaru umierać za José na boisku, ani José nie wydaje się specjalnie przejęty piłkarzami, którzy jakby na jego nazwisko pracują czy biegają. I biorąc pod uwagę też ostatnie perturbacje, które się słyszy w mediach, wywiad Paula Pogby dla Sky Sports, gdzie Paul Pogba mówi bardzo wyraźnie, że w Manchesterze United José wydawał się grać przeciwko własnym piłkarzom. Był taką osobą, która bardzo polaryzowała szatnię. Był taką osobą, która potrafiła skreślić piłkarza z dnia na dzień, zupełnie nie wiadomo z jakich przyczyn. I Paul Pogba dalej mówi, i ja byłem ofiarą takiej polityki, gdzie z dnia na dzień, o ile wydawało mi się, że mam z Mourinho bardzo dobry kontakt, to tyle z dnia na dzień przestałem być jego faworytem, zupełnie nie wiem dlaczego, bo nie rozmawiał ze mną na ten temat w żaden sposób o też mojej roli w zespole. Jak sobie do tego dodam też jakąś totalnie absurdalną wymianę zdań z Ole Gunnarem Solskjaerem z Manchesteru United po przegranym przez Tottenham meczu 1-3, w którym to w ogóle mecz zupełnie też ciekawy, to był właśnie ten trzeci mecz, który oglądałem Tottenhamu. Pierwsza połowa w wykonaniu Tottenhamu zupełnie niezła, ale po prostu druga połowa, no to już Manchester wystarczyło, że lubię to sformułowanie. Wrzucił kolejny bieg i w zasadzie ekipa Mourinho nie istniała, tylko istniały czerwone diabły, notabene w fenomenalnej formie, ale jeżeli do tego dodamy te pyskówki właśnie, w której on tam powiedział, była tam taka sytuacja, gdzie bramka nie została zaliczona dla Manchesteru, bramka z szczupakiem strzelona przez Cavaniego, dlatego że był faul na Sonie, który dostał bodaj łokciem czy tam ręką, już nie pamiętam przez którego piłkarza z Manchesteru. I coś powiedział Solskjaer po meczu, że no on by nie dał kolacji, gdyby to jego syn
Trochę też grając chyba słowami, no bo Son, San, wydaje mi się, że Solskjaer tutaj chciał być trochę zabawny, może nawet nie był do końca zabawny w tym, co powiedział, może chciał to powiedzieć na poważnie, tak czy siak, odnoszenie się tego na konferencji w jakiś oficjalny sposób, no generalnie jest głupie. Jeżeli masz wynik, jeżeli ciebie broni wynik, to ta arogancja dodaje smaczku i w tym Mourinho był dobry i był dobry zawsze. Tylko jeżeli twoja arogancja, taka nastawienie do dziennikarzy, gdzie ty ich besztasz na każdej konferencji, przeczytałem też jego taką wypowiedź, gdzie on powiedział, że na pytanie dziennikarza, dlaczego Tottenham to taka drużyna, która daje sobie wyrzucać te asy z rękawa w trakcie meczu i zamiast dowozić spokojnie rezultaty, z czego słynęły jego poprzednie ekipy, to tego nie robi. I on powiedział: tak, ale w poprzednich ekipach miałem innych piłkarzy. No to są takie strasznie, trochę smutne. To jest takie smutne podsumowanie, które on sam sobie wystawia, jeśli chodzi o jego przygodę z piłką. Trudno mi sobie powiedzieć, żeby po kolejnej nieudanej przygodzie, a trzeba sobie powiedzieć, że od czasów Interu Mediolan i wygrania Ligi Mistrzów przez tego trenera, to tak naprawdę aż przez Real Madryt, po Chelsea, Manchester United, z którym, no tak, zdobył Ligę Europy, więc to trzeba też José oddać, że ten puchar wyszarpał, ale to jest trochę równia pochyła dla tego trenera. Smutny to koniec chyba José w Tottenhamie. Kto wie, czy będzie taki śmiałek, jeśli chodzi o prezesów, którzy postanowią dać mu znowu szansę. Dużo się dzieje ostatnio w tej piłce. Wczoraj wygrała FC Barcelona 4-0 z Atletikiem Bilbao, wygrywając Puchar Króla i ratując w sumie ten sezon dla siebie, bo zdobywa jednak trofeum, za co ogromne brawa, bo to był sezon, który na pewno Barcelonie przysporzył wiele, 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 wiele problemów. I to, że uda im się wyszarpać jakieś trofeum i walczyć do końca o zwycięstwo w La Liga, to jest na pewno plus dla tej drużyny. Ale to chyba tyle. Tematów na kolejny materiał też jest kilka, więc zobaczymy, o czym tam pogadać następnym razem. Dziękuję. To jest kanał i to był kanał z pierwszej piłki. Gorąco zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Spokojnej niedzieli.